Film w ciemności jest oparty na prawdziwych wydarzeniach, które miały miejsce we Lwowie. Jest taką próbą powiedzenia czegoś o tym, jaki jest człowiek, czym jest człowiek, jacy jesteśmy i do czego jesteśmy zdolni. Puść deine Kappe. Jemand hat sie mir gestohlen, Herr Schaffer. Pech gehabt. Ohne deine Kappe hast du hier nichts zu suchen. Kiedy zgłosił się do mnie scenarzysta kanadyjski ze scenariuszem właśnie opartym na tej prawdziwej historii, moja pierwsza reakcja była nie. Potem to zaczęło we mnie żyć, zaczęło to we mnie jakby tak puchnąć. Ta historia jest niebywała i gdzieś tam trudno mi było się od niej uwolnić. Ale powiedziałam sobie, że jeżeli robić taki film, to ten film musi być inny od tych hollywoodzkich produkcji, które mają w sobie jakiś rodzaj takiej sztuczności, jak gdyby zmieniają tę rzeczywistość w taki rodzaj no, pewnego takiego komiksu, takiego trochę kiczu. Wiedziałam też, kogo bym chciała do głównej roli, że bym chciała Roberta Więckiewicza, że on to na pewno może zagrać. Reakcja na jego rolę jest wspaniała, to znaczy wszyscy, którzy widzieli film, mówią o tym z najwyższym uznaniem. W ogóle co to za aktor? Go nazywamy taki polski Sean Penn. Wszystkie role, które gra, jest bardzo dobre, ale wydaje mi się, że tutaj jakby przekroczył sam siebie. Dzięki parchu, byłem do cholery! Dzięki za przydybanie tego srula! Tak ci parchu rządzi, że nie będziesz mógł na dupi siadać! Ja jestem pacjent! Parchaty żyd miał mi pomagać na doli w kanałach! On mi urwali spokój ręki! Was rejdy te Polakę! Ja jestem inspektor! To jest mój legitymacja służbowa! Was jest zadanie jak tasze! Z tej grupy, o której opowiada nasz film, przeżyła do dzisiaj Krysia Higier, która była wtedy dziewczynką, kiedy weszła do tych kanałów, miała 7 lat. I taka oficjalna premiera odbyła się na festiwalu w Toronto. Kiedy skończył się film, na scenę weszła Krystyna Higier. No i wtedy to po prostu było szaleństwo zupełnie. Ona płakała i ja pierwszy raz od kiedy ten film robiłam, się też rozpłakałam. Dyrektor festiwalu, wielkie chłopisko, szlochał. Potem powiedział, że takie momenty przechodzą do historii tego festiwalu i są jego takim jakby pięknym zwieńczeniem. Nazywam się Agnieszka Holland. Zapraszam Państwa na mój film W ciemności. Przyjdźcie do kin.